Hej ho, witajcie w Cify 6, Chiny Kubilai Khana w nowym trybie barbarzyńskich klanów, ale po staremu oczywiście narobiłem tutaj pełno znaczników na mapie, także będę je jeszcze omawiał w tym czasie, w którym będę budował już tutaj zasygnalizowane dzielnie na tych polach. Wtedy będę mówił, dlaczego akurat tu, a nie tu. Mapa jest taka dość skromna, jeśli chodzi o pewne możliwości. Niewiele tutaj jest takiego terenu do rozbudowy. Także nawet tutaj widać z tym placem rządowym. Pokombinowałem, żeby jak najwięcej dzielnic jego działaniem objąć. Tutaj kombinuję też z placem rozrywkowym, żeby wszystkie moje przyszłe miasta ewentualnie sięgnąć zadowoleniem, które będą płynęły z areny, zoo i tak dalej. Natomiast myślę, czy by go tutaj nie przesunąć i miasta gdzieś tu założyć, a nie tu. Bo to stąd sięgnie tu, ale stąd już nie sięgnie tu. Także jak dam tu, to będzie tu. Bo jeszcze chcę obejrzeć te tereny tutaj wokół i dopiero postanowię. Tu się będziemy bili na pewno. Natomiast z tym Mapuchem. Natomiast miasto jednak założę tutaj. Na takim biednym terenie, jeśli chodzi o obszary mieszkalne. Bo ich po prostu nie ma. Natomiast zbuduję akwedukt. I jakoś to tam będzie. Bo tutaj już mamy lojalność wroga. I się boję trochę o to, żebym miał z nią problemy. I ciężej by było to miasto bronić tutaj. Także tutaj dzielnie te biznesowe porobię. A tu z kolei miasto będzie fajne. Jeśli się obszary mieszkalne uda ogarnąć. Tutaj też już widzimy jakieś tam problemy z ewentualną... Ewentualne problemy z lojalnością. Ale tutaj wojskowo na pewno będzie łatwiej. Tym bardziej jak zbudujemy tutaj... Jak zbudujemy tutaj dzielnię wojskową. Także tak kombinujemy. A tu zauważyłem, że on prawie by mógł mnie zabić, jakby wyszedł z tego obozu. Także spierniczamy stąd. Inoros. A może nie zaatakuje. O, chodź. Przyjedź. O, szkurde, no to jednak mnie zabije. Bo to... Nie, to ma jeden zasięgu, tak? O, kurde, no. Tego się właśnie obawiałem. Że mnie zaatakuje. On jakieś takie agresywne bardziej. Ja no widział, że ranny jestem. A teraz to by mnie zabił. Nie, dobra, spierniczamy. Myślałem, że tutaj będę stał, się leczył, a oni będą czekać, patrzeć. Ale nie. O, a miało tak wyjść ładnie, równo, zsynchronizować się wszystko miało, a nie wyszło, nie pykło. Pierwszy wrócił. A nie zapowiadało się tak w poprzednim odcinku. Mamy Wietnam. Batio. Wziąłem tych takich przedstawicieli innych cywilizacji, którzy z naszej perspektywy śmiesznie mówią. Albo przynajmniej z mojej. I ten Lautaro, i ten Pachacuti, i ona fajnie gadają. Dobra, odkryjmy ten. O. Tak bardziej zielono. Czemu mi się znowu taka pustynia trafiła? No jakbym zbudował w tym mieście. Nie, bo to równiny, tak? Tak. A to nie, to jednak nie ma gdzie tutaj machnąć. Petry. Kurde, no to trzeba zabić. Dobra, ja tutaj się ustawię, bo tutaj będę ludkiem szedł. Dawaj mi to. Ludkiem osadnikiem. No i przyzwoicie to wygląda w tym momencie. Podoba mi się, szanowni państwo. O jajku. Nie wiadomo, ile złota będzie kosztowało to podburzenie. Ale wiemy, że nie spotkali się z tymi mapuczami jeszcze. Aha, i kupiłem to pole. Bo 55 zł kosztowało, a z czasem to drożeje, także dałem od razu, żeby też to móc obrobić. I teraz gierka sobie chyba to weźmie tak, za 11 tur. No to tak nawet okej. Dzięki temu od razu mogłem na to pole przestawić ludka i widzimy, że mamy odrobinę więcej produkcji. Co prawda jeden punkt, ale łącznie mam 3 w tym mieście, także 1/3. Dużo. Nie no, jeszcze jednego osadnika będę robił, ale można by już pismo odkryć. Ale nie, najpierw górnictwo, a potem pismo. Dobra, zróbmy tak.
Zróbmy tak. Chociaż ta kolejność była troszkę obojętna, ale tak zróbmy. O kurde, lezie. Czy on może mnie zabić? Nie. Dobra, to na to na to pole. No i tutaj to miasto, jakbym założył, to by tam od biedy uszło, ale też widzimy, że będzie właśnie takie słabe. O, tu jest. Ktoś tu jest. I też ma pustynię. Ciekawa ta mapa będzie, jak będziemy ją całą szczególnie widzieć. No, lubią mnie. No, bo ja sympatyczny jestem, bardzo mnie to cieszy. Nie, to chyba on jest tutaj. Pachacuti Inkowie. Ludek mi się... Oj, tam widziałem jedną rzecz bardzo przykrą. Chodź, lubimy się. 5, 11, a 9 będzie ten, czyli mi zejdzie tak nie w porę. O, pokonujemy Mount Everest. Lecz co to w ogóle robi? Zajmuje 3 pola, no, okej, okay. Zapewnia sąsiadującym polom 1 do wiary. Jednostki religijne, które przejdą obok Chumolungmy, ignorują przez resztę gry pływ wzgórz na ruch. To jest przepotężne. To takie coś było Kilimandżaro, o. Tu mamy właśnie Mount Everest, a tam Kilimandżaro w C5 i działa to troszkę podobnie. Podoba mi się. Każdą jednostką na szkolenie trzeba tutaj wysłać w takim układzie. Jest Eureka, to lubię. I uwaga, a nie wejdę. Jeszcze w tej turze. Goni mnie tamten gnój? Chyba nie. Dobra, czyli to by w takim razie trzeba było przestawić delikatnie. Jak mnie ktoś ubiegnie, to będę płakał oczywiście. Ale może nie, na 2 tury trzeba, na 2, 3. Dobra, wejdźmy. No i co się podziało? O, to nie widać w takiej postaci. No wlazłem na to pole. A, religijne, Boże. To lipa. To myślałem, że to takie jak tamto, ale nie. No patrzcie, to... Jak to fajnie... Ej, to jest... Ta mapa jest symetryczna? Tak, ona jest lustrzanym odbiciem tych swoich... płatków. To oni takie same mapy mają. A to nie wyczaiłem tego. Pewnie znowu się nie wczytałem. A mogło być tam to napisane. Jak to śmiesznie wygląda. I na środku, kurde, Mount Everest. Kurde. Sprytne. Podoba mi się nawet. Co ja tutaj mogę odkryć u siebie? Nie no, w sumie nic ciekawego. Dobra, idziemy wpierdzielić chyba tym barbą. O, Valletta, fajno. Zbuduj świątynię. To mi się podoba. Meksyku, drogi. No z tymi, kurczę, bym tu coś wziął. No come on. Kiedy znajdziesz się w dołku, przez... Come on, niech to tutaj jakoś, nie wiem, wyjdzie z tego. No mnie to atakowali, a tutaj miasto obok jest. No i kurczę, nie przyjdzie tam nikt? O, cholera, też potrzebujemy żelazo odkryć. Ale nie, no zakładam, że będzie takie przestrzenie. No tylko, że pewnie mi popsuje plany moje dzielnicowe. Bankowo tak będzie. O, jest trzeci ludek. Ojku, ale nie ma co wziąć. 5 za 6, dobra. Z powrotem. Dobra, idziemy im wpierdziulić. O Boże, jak to minęło te wzgórza, lasy. Na obkoło. No, może się kończyć epoka, bo zwykły wiek mam. Pisanie to dzielenie się. Także absolutnie luzik. O to chodziło, to obrabiamy tutaj. Pismo będziemy robić. Nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, ale będziemy na pewno. Czyli tego nie przyspieszyłem, no bo nie było takiej opcji. 33. No jeszcze kolejkował nie będę niczego. Z uwagi na to, że... No spodziewamy się wojny.
to zróbmy sobie łucznika. Marna produkcja jest w tym mieście strasznie. Potrzebujemy tego pola, ale gdzie 24 tury? Dobra, to ja zrobię najpierw pomnik może. Ale też 23. To zakolejkuję go tylko. Nie no, słabiutka mapa. Już by się szlaki handlowe przydały, ale żeby zrobić szlaki handlowe, to trzeba rzecz jasna dzielnie biznesowe albo portowe zbudować z latarniami i targowiskami, a do tego droga daleka. Trzymamy to, czy zbieramy złoto? Chociaż tutaj te łuki bym przyspieszył. A robię te łuki. Ojejku, jak ja to przytrzymałem dziwnie. Cudów nie. Dobra, wracamy do tego. Będzie złotka troszkę. Okej. Mhm. I pingale oczywiście do Pekinu. Oj, tędy. Wszystko przyspieszyłem. Fantastycznie, cudownie. I tędy lecimy. Pewnie po monarchię pewnie. A zobaczymy jeszcze. 5-2. O, teraz 15, to ja rozumiem. Tyle to ja rozumiem. No, ten się wyleczył, to możemy w kupie wrócić. Napierdzielić tym barbom. Tylko niech się epoka już skończy. Oj. Kurde, susza jakaś. Susza nie rani na całe szczęście. Tylko tu jest ta pierdzielona kwadryrema. O jest, ojejku, trzeba uciekać. Dawaj to. Dobrze, no. Tak się możemy bawić. Okej. To pole mi zgarnęło w ogóle. Nie no, tu wlazłem pod ogień tej jednostki. O kurde, jeszcze jedna. To jest straszne. Już teraz mam tego żółwika, stoję w lesie, no to tak nie bolało. Aczkolwiek te pierwsze ataki to wyglądały groźnie. Czyli tak, to bym, o, tak bym chciał zaatakować, a tym tutaj wjechać. Coś mi się wydaje, że przetestujemy tę drugą opcję tym razem. Czyli ich nie zniszczymy całkowicie. No idźmy po banany jeszcze i potem trzecią akcją, tak, to bym chciał. O Jezu, idźże stąd. Tak, wolna dyskusja standardowo. Będę starał się robić te eureki. Zwykle mi się to jako tako udaje. No dobra, spróbujmy. Żelazo będzie za jedną turkę już. To mnie rzecz jasna cieszy. Idź stąd. I teraz jak ja zrobię te manewry... Brąz jest lustrem formy. To chyba jest pozytywna strona handlu. To się nie będę mógł ruszyć przecież. Oż kurde. Jakie to jest upierdliwe. No, trochę motają te barby, wam powiem szczerze. Jak tu wejdę, to mnie może zabić? No może przecież, no żarty jakieś. No to też się muszę cofnąć. O litości. O litości. Właśnie na to pole. Tu mamy. Tu może być. Idealnie nawet bym powiedział. O, tutaj tę przemysłówkę można by ewentualnie zamienić tutaj. No albo jednak tu miasto. Nie, chyba nie. Ale jak ja tu nie założę, to założę ktoś inny. Tu jest jeszcze. I tu jeszcze barwy, o kurde. Z klanem, oni się w ogóle nazywają. Widmowa ryba, piaskowy wąż. Nie zauważyłem wcześniej. O, jest wreszcie, Mapucze. 250? Czy oni to robili pod osadnika, wodza, czy tam księcia? No gdzie 250 na bóstwie? To przecież... To wolę ich zajumać, bez kitu. Albo nic nie robić. Gdzie 250? No przegięcie pały. Dla kompa 200... A zobaczmy ile mają.
237 ma. No ale naturę ma 20. Ja mam 13. No to i tak ma lepiej. Pewnie już se nakupował, wydał. Nie, no to gdzie, z czym do ludzi. A ona? 126 ma, a naturę 21. Co byłoby potrzebne? Myślałem, że może się zgodzi, bo mnie lubi. Złóż. Ten ma 104, a naturę 13. No to żeś chłopie nie przeszalał. No ale to kompy nie muszą szaleć, oni wszystko za pół darmo mają na tym poziomie trudności, także już startowali, wiecie, z wieloma jednostkami i technologiami, ideami, także dadzą sobie radę na początku. To rozdupczymy, to nie wiem, jeszcze zobaczę, bo jeszcze ciągle nie wiem. Ale tak, to tu mamy żelazo. Jedną sztukę i drugą ewentualnie tu, jakbym się uparł, to i tym miastem bym to sięgnął, także luzik. Tutaj, gdzie chcę to miasto założyć, no tu nie ma niczego i nie wiem, czy ja tutaj się jednak na pewno chcę wybierać. Aczkolwiek rejon środka mapy będzie idealnym miejscem, żeby sobie pobudować ten wielki mur. I to mnie korci. No bo też, tak jak już mówiłem, jak ja tu nie przyjdę, to przyjdą tu kompy, no i tak będą tutaj miasta. To już wolę, żeby były moje miasta. No tu już przemysł, o kurcze. Te przemysły są świetne. Dobra, zastanówmy się. Gdzie my chcemy szybko iść? Do kurz to jeszcze daleko. Tu jest termin. Uniwerki oczywiście są ważne, bardzo ważne. No i tu mielibyśmy szlaki handlowe. Ale czy ja będę robił te biznesowe tak szybko? Dość biednie to wygląda. No to przyspieszę, zbuduj kamieniołom. A pójdę, że w te koniki, no bo tutaj w tym momencie to jako jedyne mogę sensowne wybrać. Albo tu po prostu sobie zbudować. Tego prędko nie przyspieszę. No to bym chciał przyspieszyć i zbudować. Ale młyny mamy, gdzie mamy młyny? Tu mamy młyny, to i to będę chciał. Rozpocznij wydobywanie zasobu. No właśnie, bo trzeba by te żelazo zacząć wydobywać. Dobra, czyli weźmy na razie to tak jak jest. No, 254 mam. No, stópka. Nie ma dramatu, a żelazo jest mi potrzebne. Biorę. I to odblokujmy, bo z tego zejdzie, z tego pola zejdzie. Z tego ma zejść w ogóle? Tak, z tego. To sobie zblokujmy. Niech się miasto rozwija. Nie, to wolę to. Ale to tartaku, zanim merkantylizm dopiero mi to pozwoli tutaj tartak zbudować. Ale tak, to trzeba obrobić w takim układzie. O, dobra, luzik, podoba mi się. Podoba mi się, leczymy się w kupie chłopaki. W kupie chłopaki. Albo zaczekajcie, zostawić może te banany w spokoju, bo tu żarcia mam dużo. Wziąłbym to i to. I na razie jeszcze robotnika nie robił kolejnego. Tak, to zróbmy. A pan leci, o kurde, coraz więcej tego tutaj dziadostwa. Nie no, trzeba te miasta założyć. No leć. Leć, hasaj, zapierniczaj. No i będzie łucznik jeden, łucznik nie drugi, wierzę, będę za nich kasiorę bulił, rzecz jasna, ale chyba sobie radę dam. A weźmy go na razie tu ustawmy. Te Jerozolimę też by wypadało zdobyć. Aczkolwiek kurczę, oni niczego nie mają. Jakby to wieloryby były, to by było super. A to zwykłe małe ryby. A nie ryby ssaki. Ja, to niedobrze.
No ale trzeba by też, no wiecie, doświadczenie w boju zdobyć. Nie, dobra, podbijemy to. Bo ktoś ty mi to przekabaci, taki Lautaro. Będę tutaj się z nim bił, a tutaj będzie mi, kurde, grasowała armia jerozolimska. To mi się oczywiście niezbyt widzi. A, dobra, szlak handlowy trzeba zbudować. Kamieniołom za 12 tur, o pany. No to idźmy zgodnie z planem po te koniki, po tę jazdę konną. Kurde, będę tak w to klikał. Czyli szlak? 7 tur. Kampus by też warto było zacząć. Dobra, to zakolejkujmy sobie kampus jako pierwszy. Właśnie, bo tu mamy dwa punkty. Za te góry właśnie. I tak jak widzimy, to jest najlepsza miejscówka dla kampusu. A plac rządowy będzie, który podwoi te premie, także będzie fajnie. No tutaj też było oczywiście nie głupie, ale to jest też ok. No, takie samo w zasadzie. Nie no, lepsze, bo plac rządowy będzie. Dobra, czyli tak, kolejkujemy to tutaj. I kupca. I w takiej kolejności. O. I możemy usunąć wreszcie. I. Oż ty! Wietnam mi to wparował. Ciekawe co zrobią. Uwaga. Co oni zrobili? No jest ciekawe. Stonehenge. I ogrody. No jak zwykle cudują. Dobra, deszczyk zaczął padać. To dalej będziemy punkty doświadczenia zdobywali. No to tam nie szkodzi. Jakoś szczególnie, aczkolwiek ciekawe to było. Doprowadziły do upadku Imperium Rzymskiego. No produkcji osadników, to jest zmniejszenie kosztu zakupu. No tak, super sprawa. Tytuł gubernatora. Dobra, weźmiemy go od razu. Damy tu Magnusa. Standardowo bym powiedział. Na pewno jego? 50 dochodów z eksploatowania pól i usuwania cech pól w mieście. No to fajnie będzie działać. To zawsze fajnie działa. Znowu się z tym będę mordował. Jak to teraz w ogóle wygląda? Pokaż no się. Kurde, jak to bije! Masakra jakaś. Autentycznie, ale to tego tutaj wysyłam, to go napocznę tymi łucznikami i dobrze będzie. Dawaj mi to, jest Eureka, o to chodziło. Nawet dwie. I punkty epoki wpadają. O to chodzi. Zbrojnych sobie, kurde, zrobię. Zaraz, ja odkryłem tych, no tak. Zerknijmy. To jest tu 8 tur. To jeszcze kawał. Ale stoję tak daleko, to chyba atakował mnie nie będzie. Z domku by mnie atakował, jak już się dowiedzieliśmy. Odważni. O, to by było też dobrze już machnąć. To przemysł by się dało zrobić w miarę szybko. I byłoby czym pohandlować, co też nie głupie. Ale to by oznaczało, że musiałbym zrobić tego. Tego kolejnego budowniczego. Ale warto. No chyba, że te czarne mnie tu zaatakują. Kurczę, chłopaki. Jeden będzie. No przełożymy. Kulturka, kurde, na początku z pól to jest świetna sprawa, bo inaczej prawie jej nie zdobywam. 5,2. A skąd ja mam aż tyle? Z Pekinu mam za pałac. I za to jedno, no, nawet się tego zbiera. Galancie, jak się okazuje. Dobra, weźmy to tutaj. I szósty będzie za 3 tury, czyli osadnika będę mógł zrobić. Tylko pytanie... Ło, jaka piękna droga. Ta, kurde, już lojalność. O, tu jest w miarę bezpiecznie jeszcze. I tu o też od biedy. Tylko, że ja to chciałem tu wtedy, przecież planowałem. No tu jeszcze by się dało, ale to kolejne biedne miasto będzie. Ale dobra, zrobimy je tu. Tu pierdzielniemy jakiś mur. To może być nawet takie sympatyczne. Podoba mi się. Dobra, zróbmy to tak. Dzięki temu... Oj,
Myszka się znowu tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj ta rozrywkowa będzie mogła być. I jest ok. Tylko ty weź idź szybciej, bo tu zaraz ktoś, kurde, przyjdzie i mi przejmie te pola. Oho, ten woła. Jejku, dać mu konie? Tylko, że to on jako jedyny mnie... Nie no, z nim to ja się chcę bić. 11 daje, kurde, to jest dużo. Odrzuć. Zobaczymy, może oni zaproponują, bo oni mnie lubią. Nie, nie proponują. Dobra, zobaczmy jak tam kto sobie radzi. A, on jest najlepszy. Nie, to jest, z nim absolutnie nie będziemy handlować. 17,5, 9, ten ma 6. O, to z tymi się lubimy, z tymi się lubimy. Paciakuti, paciakuti. On jest tutaj, tak, to mi się podoba ten pomysł. I on też taki, o, kurde. Okej. Okay. Wolę z najsłabszym się przyjaźnić i handlować, bo przyjaźń i handel go wzmocni. Także jak najlepszego na mapie w ten sposób dopalę, utuczę na własnej piersi, to on potem będzie groźniejszym przeciwnikiem, a jak chce wygrać, no i to będę musiał z nim walczyć albo w jakiś inny sposób rywalizować. Także ja wolę najpotężniejszego ubić, zdobyć jego miasta, które zakładam, że skoro jest najlepszy, będą fajne i na nich się utuczyć, a takiego lepszego, słabszego wspierać, z nim handlować i zostawić sobie na koniec. Zwykle tak robię i całkiem fajnie to działa. Co możesz mi dać? No to panie, troszkę żeś przegiął pałę. Nie. Ojejku, jejku, jejku. Dam ci koni. Panie kolego, 19. Z 19 nic nie zrobisz. O, teraz troszkę więcej daję. Dobra, masz. Przyjmij, dobrze. Tej się troszkę boję, ale też się możemy z nią zaprzyjaźnić. I pójdziemy na Mapucha całą kupą. Tak? Tak. O kurde, usunęła mnie z czarnej, z jakiejś tam listy zemsty. No to nieźle, nieźle. No to się przyjaźnimy, jak widzimy. Czyli już wiemy na pewno, że z Mapuchami będziemy wojowali. Dam ci 19. Bo 20 potrzeba, żeby tam jakąś jednostkę zrobić, także to jest przegenialne. Tylko nie, czekajcie, bez tego. Bo ja bym się wolał wymienić, to musicie obrobić jakiś taki drugi jadeit, czy tam coś takiego. I wtedy, o, to samo prawie. Dobra, może być. Konie mi się zbierają. Jak będę je robił, to będę miał. O, żeż wyszedł, kurde, pierdzielony z miasta wyszedł. Z miasta. Też takie pierdziule głupoty czasem. Z miasta. Przez rzekę to mi krzywdy nie zrobię, jak go zranimy porządnie. A może nawet zabijemy. Powinniśmy, tak, no. Już tutaj, w tym obozie, to był kurde cwany, jak pies za płotem, który szczeka. A teraz to wpierdziul dostał winoros. No i tak się możemy bawić. Dawaj mi, że kurde szybciej to pole, panie kochany. Magnusie, drogi. O, szlak handlowy będzie, fantastycznie. Akurat. Nie, no to mnie dobija. Autentycznie, jak ja se stąd... Jest punkcik epoki, dobrze. Tylko, że teraz to ja mogę też temu oddać. Boże, jak mnie to zdzieli, to za chwilę może być nieciekawie. Generuje to strefę kontroli, bo jak tu wejdę, to mnie zabije za moment. No szkurde, co za... O, ale on się tutaj też bawi, dobrze. 22 natury ma nauki, cholera, ja mam 8. Ten ma 29, jak skoczył. Ej, to zaraz się okaże, że kurde... Paciakuti będzie najmocniejszy, a ja najsłabszego będę bił. To będzie beka. Tylko taka beka nieśmieszna. Beka rozpaczy. No, minus 1. Znowu, wiecie, grałem w cyfr 5 i już kierunki, kurde, nie te we wszystkim. Dobra, mamy za 26 tur, także ogarniemy. Gubernator też będzie, ta, spoko. Spoko loko. 1-2 nie. 3-1 oczywiście, żeby się miasto rozwijało. Jak się gierka doliczy, to tutaj będzie wiele szybciej tego wszystkiego.
Tylko że tak, no tutaj wypadałoby. Kampus sobie możemy jak najbardziej zakolejkować i dwa pola, a będzie więcej. Dwa punkty. Damy ten pomnik, spichlerz. Tu na pewno będzie trzeba mury zbudować. Zaczniemy od tego spichlerza. A pomnik jeszcze zobaczymy, jak szybko będzie gubernator, bo pomnik też daje jeden punkt lojalności. I to by mi uratowało skórę w tym wypadku. Lojalność tutaj. A nie, 3-1 maleje. To jeden by mnie nie uratowało. To tylko gubernator, który tam około 8 punktów zapewnia. No to tak. Potrzebny nam gubernator. Też będą punkty. Tu będziemy też mogli jakąś lojalność pewnie z doktryny dołożyć. A potem gdzie my dalej pójdziemy? Młyn będę mógł już zrobić. Dobra, to też go już zakolejkujmy. A nie, nawet nie kolejkowałem, bo dopiero właśnie skończyłem. Ojejku, zakręcony całe życie. Dobra, tutaj zostanę. Na razie. Pewnie coś się urodzi, ale trudno. Jeszcze 8 punktów muszę zdobyć. Przepraszam. Tylko, że ja przyjdę do niej. Kurde. Tym drugim miastem. No, bo przylazła pierwsza i się teraz czepia. Cwaniara. Kurde. Ja się z nią zaprzyjaźniłem jakoś tak oficjalnie. Dobra, przepraszam, ale się wkurzy pewnie. O, Boziu. Nie no, darmowe 30 względów mamy. Przeproszę każdego, kto się czepi tam. Co ja będę sobie odmawiał? I to mnie ciekawi, jak to będzie bolało. Aha, ty kurde. Paździerzu jeden, ty. Cofnijmy się i taką podkręconą mu wywalmy. I o, to mnie teraz nie sięgnie. A ja jego i owszem. No widzicie, ma strefę kontroli. I mnie pierdzielony blokuje. O litość. Nie no, co się tutaj dzieje? Jakaś durna kwadryrema takie mi tu krzywdy robi. I teraz jakbym wysłał do Mapucha, to będę miał te Eurekę i inspirację, tak? Czy jak to tam działało? Losową Eurekę i inspirację. Długo, kurde, ale tak, dobra, zróbmy w ten sposób. Bo skoro się z Mapuchami bić będziemy, to droga się przyda i o to chodzi właśnie. Także dwie pieczenie na jednym ogniu. Chyba to zrobimy już. Nie, jeszcze osadnika. Jeszcze osadnika chyba najpierw trzeba zbudować. Ustrój. Za 3 tury zmienię na osadnika. Szybciej go zrobię. Będę miał 4 miasta. 5 Jerozolima. No to mogę już grać wtedy. Tylko, że to miasto będzie strasznie badziewne. Czy coś w 3 tury mogę zrobić? Wojownika mogę. A łucznika w 4. To ja łucznika najpierw zrobię, a potem tego osadnika. Tak, taki plan mi się podoba. Dobrze, także tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razicho.